Witajcie, tu Biblioteka w Szczekocinach i Klub Młodego Czytelnika w stylu Montessori. Dzisiejsze spotkanie adresujemy do wszystkich naszych kochanych młodych czytelników, a także do ich rodziców, opiekunów oraz wszystkich osób zainteresowanych. Opowiemy Wam dzisiaj o książkach, które mamy w bibliotece i które oczywiście możecie sobie wypożyczyć. Są to książki właśnie z elementami sensorycznymi. Pokażemy je Wam, opowiemy troszkę o nich, a następnie przejdziemy do wspólnego działania i tworzenia. Są to książki polskiej autorki Violi Wołoszyn, która właśnie takie książki z elementami sensorycznymi stworzyła. Jano i Vito po prostu chyba wszystkie dzieci znają i kochają. Książki sensoryczne lub książki z elementami sensorycznymi są to książki, które integrują dzieci podczas zabaw aktywizujących, wyciszają, pomagają skupić uwagę, a także ćwiczą umiejętności wzrokowe, słuchowe oraz manualne. Elementy wzbudzają uwagę i zachęcają do aktywności i zabaw z książką. Są u nas dostępne i gotowe do wypożyczenia. Jano i Vito w lesie. Tą książkę bardzo polecamy. I zobaczcie, tutaj babcia jest z chłopcami w lesie. I tutaj mamy element sensoryczny w postaci grzyba. On jest tutaj zrobiony z takiego papieru bardziej szorstkiego. Jego tutaj dzieci zaraz wychwycą, że on się tutaj różni od pozostałej części strony, że jest bardziej taki szorstki. I tutaj dzieci za zadanie mają znaleźć te grzyby. Co parę stron mamy właśnie ten element sensoryczny. Co nam też się podoba w tych książkach, że one właśnie z reguły zachęcają do aktywności na zewnątrz. Także na przykład Jano i Vito w lesie może z powodzeniem zabrać do lasu na wycieczkę i też dzieciaki na przykład zainspirować, żeby czegoś poszukały. Może właśnie taki kamień szorstki znalazły. Te małe paluszki dzieci, jak zobaczą też szorstki kamień, to oni na pewno zaraz zawołają. Zobaczcie, ten kamień też się wyróżnia. On jest tutaj inny, zobaczcie. Nie dość, że mamy tutaj opowieść, to jeszcze mamy tutaj takie wyrazy, żeby dzieci powtarzały. Cyk, 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 cyk. I od razu sobie ćwiczą dzieci wymowę. O, i mamy na samym końcu właśnie ten cały poszukiwany, szorstki kamień. Zobaczcie, jaki on wydaje też dźwięki. I on się tutaj naprawdę fajnie wyróżnia. I kolejna część, którą mamy tutaj u nas, Jano i Vito na wsi. Zaraz poszukamy kolejnego elementu sensorycznego. Chłopcy tym razem pojechali na wieś. A co to? Dotknij, to włóczka. Babcia zrobiła dla dziadka kocyk z włóczki. Ale gdzie on jest? Zawołajmy babcię. Dotknij go. I dotykamy tej włóczki i co czujemy? Mamy tutaj gładki, mięciutki element sensoryczny. To są książki, którymi dzisiaj będziemy się inspirować. Jak widzicie, tych elementów sensorycznych w tych książkach nie jest zbyt dużo. Mimo to myślę, że każde dziecko, oglądając taką książkę i na przykład spotykając taki element sensoryczny na stronie, na kolejnej już będzie go szukał. Przez co książka będzie naprawdę ciekawa. Ważne jest też, aby tworząc taką książkę, żebyśmy tworzyli tę książkę w zależności od wieku dziecka. Małe elementy tylko dla starszych dzieci, bądź pod opieką osób dorosłych, tak żeby po prostu ta nasza nowa książka sensoryczna była też książką bezpieczną i żeby była to bezpieczna zabawa. Gotowi? To zaczynamy. Ja dzisiaj wybrałam książkę do przerobienia Mały Atlas Zwierzaków Ewy i Pawła Pawlaków. Zobaczcie, jest to atlas zwierząt. I zaraz tutaj dokonamy zmian w tej książce. Na pierwszej stronie widzicie ślimaka w jakiejś scenerii z kwiatami. Jest tutaj trochę też zieleni i spróbujemy ją tutaj zmienić. Przygotowałam sobie klej na gorąco, trochę mchu. Pomponiki są niebieskie, zielone, białe, trochę ryżu. Słuchajcie, możecie też wziąć oczywiście jakąś mąkę, sól na przykład himalajską albo jakąś grubą ziarnistą. Mam tutaj też tak zwane oczaki, piórka o różnych kolorach, gwiazdki, watę, klej brokatowy, włóczka, kolorowy papier o różnej fakturze, spinacze, naklejki kolorowe. Na pewno w sklepie papierniczym znajdziecie coś, co Was zainspiruje. Naprawdę możecie do takiej książki wszystko przykleić, co Wam tylko się spodoba, jak tylko Wam wyobraźnia podpowie. Będzie ślimak w mchu, który sobie tutaj chodzi. Zaraz Wam tu wszystko pokażę. Klej na gorąco wszystko nam tu fajnie utrzyma. No to przyklejamy. Uważajcie na parzący klej.
Może to być nowa książka, może to być jakaś stara książka, może to być książka, którą chcecie komuś podarować. Trzyma się. Zobaczcie, jakie piękne ślimaki chodzące tutaj w mchu. Widzicie, mamy taką tutaj stronę właśnie, taką gładką, a tutaj już element sensoryczny w postaci tego mchu. Książka od razu fajniej wygląda, na pewno zainteresuje każdego małego czytelnika. Dużego na pewno też. Żółty kwiat, można go czymś ozdobić tymi żółtymi naklejkami. Zobaczcie, wybieram żółte cekiny. To jest ten czar książek sensorycznych i tworzenia, jakie tutaj jest skupienie. Bardzo przyjemnie się tworzy taką książkę. I bardzo Was zachęcamy, żebyście wykonali sobie taką książkę w domu. Nie będzie to taka klasyczna książka, tylko z tymi elementami będzie naprawdę ciekawa. Mamy ślimaka, który ma oczy. I tych oczu tutaj za bardzo nie widać. Na szczęście mamy tak zwane oczaki, więc do dzieła. Zrobimy mu sensoryczne oczy. I zobaczcie, nasz ślimak ma oczy. Widzicie? I jeszcze dodatkowo one się tutaj w środku ruszają. I zobaczcie, mech, już mamy tutaj doznania, już możemy tutaj zobaczyć fakturę, poczuć, jak to wygląda. Jak tutaj przejedziemy paluszkiem, palcem, to tutaj czujemy tego kwiatka, czujemy go, jaką ma tu fakturę, że trochę się różni, na przykład od tego mchu. No i oczaki, zobaczcie, możemy je dotknąć, są wypukłe, w środku są ruchome. No, mamy pierwszą stronę książki naszej sensorycznej. Nasza książka z elementami sensorycznymi jest już gotowa. Pamiętajcie, zaraz ją otworzę, pamiętajcie, że już nie jest to taka zwykła książka z ilustracjami, tylko z ilustracjami, które możemy dotknąć i poczuć. Mamy ślimaka z oczami, mamy tutaj z cekinów, z takich naklejek zrobionego kwiatka, mamy tu mech, kolejna strona, mamy tutaj włóczkę ze spinaczami, mamy tutaj kunę, która ma z waty zrobione futerko, mamy tutaj wypukłe gwiazdki na niebie. Kolejna strona, mamy tutaj ryjówkę z długim ogonem, który wychodzi tutaj z naszej mchowej trawy. Mamy tutaj też gwiazdki na niebie, wypukłe. I kolejna strona, mamy liska. Mamy tutaj zieloną, odstającą trawę z piórek, trawę z pomponików mięciutkich. Lis ma futerko z białego ryżu i oczy. Tak ona wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zainspirowało Was do tego, żeby spróbować taką książkę zrobić samemu w domu albo właśnie z dzieckiem. Genialny pomysł na wspólne spędzenie czasu. Mam nadzieję, że warsztat się Wam podobał, że Was także zainspirował do zabaw właśnie z książką. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmiku.